Czas na rozmowę. W studiu Radia 5 jest pani Izabela Maciejewska z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku, w skrócie CKPiU. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo trzeba pomóc i ta pomoc już ruszyła dzisiaj w pierwszym ELO, tak? Tak. W pierwszym ELO już dzisiaj można oddać krew, przy czym to od razu ważna wiadomość, nie trzeba być koniecznie uczniem szkoły, ani pracownikiem, ani nawet rodzicem, dokładnie. Można po prostu tylko chcieć. I trzeba mieć 18 lat i trzeba być osobą zdrową. Aha, to są te warunki do spełnienia, żeby dzisiaj oddać tę krew. Ale uczniowie nie muszą mieć skończonej 18, czy też? Muszą. Też. Muszą. Aha. To jest podstawowy warunek, żeby tę krew oddać. Dobra, czyli rozumiem, że zbieramy krew pełnoletnią. Dokładnie. Rozumiem, najlepszy rocznik krwi. Właśnie, ale po co tu krew zbieramy? Chodzi, mówimy też o tym w wiadomościach, chodzi o pomoc Magdzie Pasiak. Kim jest Magda Pasiak? Wiemy, że ona jest tak naprawdę z daleka, no ale wiemy, że potrzebuje pomocy. Tak. Magda Pasiak jest córką znajomej, która tak naprawdę wpadła nam w ręce, w cudzysłowie, tak, przez Facebooka. Była wystosowana prośba o oddawanie krwi i w ten sposób zaczęliśmy się organizować. Małymi kroczkami, małymi ilościami zaczęliśmy tą krew zbierać. Później był pomysł na większą akcję, taką też zrobiliśmy. No i teraz powstała kolejna inicjatywa, duża akcja dla Magdy. Inicjatywa powstała oczywiście z potrzeby, ponieważ Magda ma trzeci rzut choroby. To swoją drogą ciekawe, że spotykamy się w Dniu Życzliwości, kiedy rozmawiamy o tej pomocy. Właśnie teraz skojarzyłem. No a taka chyba pomoc to, powiedziałbym, szczyt życzliwości, prawda? Na pewno tak. Dlaczego krew? Dlaczego krew? Dlatego, że Magda po usunięciu guzów przeszła ciężką chemioterapię. Do szpitala trafiła z zerową ilością płytek krwi, no i jest potrzebna transfuzja. Transfuzje są dosyć częste w zależności od stanu dziecka. Mhm. Tak naprawdę w tym momencie czekam na wiadomości od rodziny Magdy, jaki jest jej stan zdrowia, ponieważ w ciągu ostatniego tygodnia były przeprowadzane jej badania, no i czekamy, jaki będzie wynik. No ale ta krew niemal na pewno się przyda. A na pewno? Na pewno się przyda. A na pewno się nie zmarnuje. Na pewno się nie zmarnuje, dlatego że jeżeli Magda tej krwi nie wykorzysta, nie będzie jej potrzebna, bo wyniki, daj Boże, szybko się poprawią, krew zostanie wykorzystana poprzez udzielenie jej, udostępnienie dla innych pacjentów oddziału onkologicznego Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. No i właśnie to jest o tyle ważne, o ile nieistotna jest grupa krwi. Ważne jest po prostu, żeby ją oddawać. Ta krew trafia do tego banku, tak? Tak. I ewentualnie, znaczy nie ewentualnie, na pewno pomoże także innym, prawda? Tak, oczywiście. Ta krew jest wymieniana na właściwą krew, która w tym momencie jest potrzebna na oddziale i bank przekazuje właściwą grupę na oddział. Tak się zastanawiamy, czy ten bank krwi bez takiej akcji nie odda krwi Magdzie, jeśli byłaby potrzebna? To nie do końca chyba tak działa, prawda? Są różne źródła, mówią różnie. Mhm. Oficjalne twierdzą, że krew jest. I zawsze będzie. No. I zawsze będzie. Nieoficjalne źródła mówią, że krwi nie ma. Rodzina prosi o pomoc, ponieważ na oddziale poproszono o taką zbiórkę. No tak, a z drugiej strony też nigdy za dużo, chciałoby się powiedzieć, prawda? Z tego co wiem, krwi jest zawsze za mało, w zależności od różnych miejsc w Polsce, tak? Ale tej krwi jest zawsze za mało. Za mało osób oddaje, za mało osób ma świadomość o tym, jak drogocennym lekiem jest krew. Ja na przykład już niestety nie mogę oddawać krwi, pomimo tego, że mam na swoim koncie 6 litrów i jestem z tego bardzo dumna i namawiam wszystkich, żeby robili to samo. No właśnie, a tutaj też trzeba zaznaczyć, bo mówi się o poniedziałku rzeczy różne. Gdzieś tam pewnie jakiś wściekły szef może komuś napsuć krwi, ale nie, ta krew będzie dobra, prawda? Będzie bardzo dobra, będzie najlepsza. I na pewno komuś pomoże. No, w niedzielę rano, w sobotę rano z tą krwią może być różnie. Taka może się nie przydać, ale rozumiemy, że ta poniedziałkowa jak najbardziej nadaje się. Dokładnie. Szefowie powinni też udzielić jednego dnia wolnego. W zamian za oddaną krew jest to 450 ml. Dostaje się również taki ekwiwalent w postaci
czekolady, kawy bądź soku. A to też różnie bywa, w różnym czasie tam dostaje się różne rzeczy. Pamiętam, kiedyś na studiach dostawało się naprawdę tego tak dużo, że... Bo to jest równowartość tych kalorii, która jest zabierana z organizmu. Aha, w ten sposób. A tam czy czekoladą, czy soczkiem, to już kwestia dowolna. To jest i czekolada, i soczek. No właśnie. Dobrze. Teraz pytanie, gdzie tą krew można oddać? Dzisiaj w pierwszym LO, to już mówiliśmy. Dzisiaj pierwsze LO. Jutro jest to drugie LO, czyli tak zwany biały. Mhm. 23 zespół szkół numer 1, 24 zespół szkół numer 6, 25 jest wyjście do Wojskowego Centrum Krwiodawstwa. Tam się udaje zespół szkół numer 5 i każda osoba, która dojdzie tam, też może tą krew oddać. 15 grudnia będzie to zespół szkół mechaniczno-elektrycznych. A czy jest jeszcze jakaś inna droga do oddania krwi właśnie z takim zaznaczeniem, że się chce pomóc Magdzie? Tak, wystarczy pójść do każdego oddziału krwiodawstwa i powiedzieć przed donacją, że oddajemy ze wskazaniem na konkretną osobę krew. To jeszcze powinniśmy, myślę, przypomnieć te rzeczy, a może już przypominane naprawdę często, ale może też nigdy za dużo, to nie boli. Nie, broń Boże, ale, cała przyjemność. Ale jeśli ktoś igieł się boi, bo są takie osoby? Wystarczy poprosić panią, żeby zagadywała. To jest wspaniały pomysł. Ja zawsze miałam z tym problem. Panie zawsze zagadywały mnie i wychodziło świetnie. 450 ml było oddane. Zresztą można zamknąć oczy. Można. Jest wiele sposobów na obejście strachu. Bo ja pamiętam, że ta igła naprawdę mała nie jest. Ale nie jest bolesna. No nie jest, to też fakt. To prawda. Zresztą no, też byłem zagadywany. To może dlatego. Dobrze, to już na sam koniec naszej rozmowy. Powtórzmy, dla kogo zbieramy krew i do kiedy? Magda Pasiak, 7 lat z Sielc. No i zbieramy do 15 grudnia. Zbieramy krew dla Magdy i nie tylko, to też tak, powtórzmy. Dla Magdy Pasiak i osób z oddziału onkologicznego przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Nieważna jest grupa krwi? Nieważna. Ważny jest tylko wiek. Musimy mieć 18 lat, musimy być zdrowi. I krew nie może być weekendowo rozrzedzona. Nie. Ale to już na miejscu powiedzą. Dokładnie. I też myślimy sobie, że w szkołach to odpada, prawda? Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Dokładnie. Gdzie, w razie czego, gdzie jeszcze można znaleźć informacje na ten temat, oprócz oczywiście Radia 5? Na pewno na stronie Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa również informacja w Stowarzyszeniu Honorowych Dawców Krwi w Ełku. Pani Izabela Maciejewska z Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku. No i ja, prosimy oddać krew dla Magdy i nie tylko. To powodzenia i do zobaczenia. Dziękujemy.